Witam z tej strony Slasher. Dzisiaj znajdujemy się w unboxingu dotyczącym ubioru, upgrade'u staffu sylwestrowego i trochę więcej. Tu jestem ja i dzisiaj zmienimy trochę moją strówkę, a także ulepszymy odcinki sylwestrowe. No dobra, to pierwsza paczka tutaj, ja już chyba wiem co to jest. To jest listonoszka z Nike, czyli element stylu, który mógłbym nosić na wyjazdy galeryjne. No i tak jak myślałem, to jest właśnie to. Bo jest zapakowana i tak to jest Nike. Saszetka ma postać listonoszki, czyli po prostu taka podręczna torba z właśnie takim paskiem regulowanym. Tutaj oczywiście Nike, czyli to jest oryginalne. Hierarch, Dermo, You Good Luck, jakieś napisy Nike. Oryginalna, tak jak widać. I pewnie będzie mi służyła na wyjazdach. To wyciągnijmy sobie. I tak to wygląda, fajna. Czyli rozmiarowo też ok, zaraz sobie zmierzymy, zobaczymy, porównamy. A druga paczka też nie wiem co to jest, bo w sumie jeszcze mi przyszło dużo komiksów z Egmontu. Myślę, że zrobię wam za niedługo reckę, bo zbieram całą kolekcję prawie, że tylko jest jeden szczegół, z którego nie mogę nigdzie urwać, nie mogę nigdzie go znaleźć, ale dobra, otwórzmy co jest tutaj. Tu mogą być albo okulary, albo... nie wiem co w sumie. Dobra, otwieramy. Nie wiem co to jest, chyba to jest latarka raczej. Latarka bardzo mocna, 1200 lumenów, silna, mocna latarka, porównywalna do tych topowych latarek, was zaskoczę, z konwoja nawet, czyli firma znana. Ale z tego co widzę, ta latarka jest bardzo mała. Przewiduję, że będzie na baterię A4, coś takiego. Wszystko jest z folii bąbelkowej. Bardzo nie lubię takich pakunków, bo trzeba... O, właśnie. I latarka wygląda tak. Jest mała. W większości świeci światłem żółtym w 70%. Wreszcie jest to światło białe. Widzę, nie działa, czyli będziemy się kupić baterię. To zobaczymy się pewnie jutro. Chyba, że tu jest akumulator jakiś. Wow. Co to takiego? Chyba akumulator. Nie fajnie, nie fajnie. No dobra, i tak się zobaczymy potem, bo ten unboxing będzie podzielony na parę części. Mocno skrzypi, nie? Ale wygląda ciekawie. Może będzie mocno. Ale wygląda trochę tak. Nie ma jakiegoś super wykonania. To nie będzie mocno świecić. Zawsze na odcinku z gwiazdą widzicie w sposób następujący. Czyli nerka zawsze przy sobie, tutaj rzeczy, portfel. Selfie stick, telefon, wszystkie potrzebne rzeczy do kina, tak? No, już mi się przyjadła ta nerka, bo szczerze mówiąc jest poręczna, ale jest trochę niewygodna, bo mimo mało miejsca w sobie, bo dużo rzeczy czasem pakuję i nic mi się nie mieści. To też zmiana. Ale zanim powiem o tej saszetce z Nike, znaczy chodzi mi o listonoszkę, to jeszcze powiem o właśnie Nike'owej torbie basenowej, która też mi się przyda. Ją wymieniłem za latarkę plazmową z Łukaszem i to też mi się przyda raczej tak. A ta jest super, podacie tak i macie wszystkie rzeczy przy sobie. W środku chyba też coś jest, nie ma nic, ale jest bardzo, bardzo pojemna i ma dwie przegródki ma. Także tak to wygląda. No te torby naprawdę weszły mi na styk do tej szafy, ale będzie na nich łatwy dostęp, to jeszcze zamierzam drugi statyw kupić, znaczy trzeci w sumie. Tu leżą dwa, jeden od Piertechnika z dawnych lat, z czasów jeszcze odcinków z Petard i drugi, który jest łamany, a potrzeba nowego do filmu pełnometrażowego, więc to też trzeba będzie zamówić. A latarka jest w tym pudełku i czekam na wysyłkę, bo zamówiłem takie dwie rzeczy, tutaj i tutaj. Oczywiście akumulator 18600 mAh, który będzie potrzebny oraz ładowarkę do niego. Przyszły dwie paczki. Zobaczymy co tam jest. No tak, mamy dwie paczki, jedna z nich to wiem co to jest, bo to jest komiks, a druga to jest z Allegro. Najprawdopodobniej okulary, też mogę się mylić. Tak, okulary, miejmy nadzieję, że w dobrym stanie. Zdrowotnym. Okej, okay, całkiem przyzwoitym. Są jeszcze zaklejone, to sobie odkleimy. Okulary zamówiłem dlatego, że zostały zniszczone podczas odcinku z dronem. I tam właśnie ktoś nastąpił na niej i się rozwaliły. Jeżeli potrzebowałem właśnie nowych, okej, okay, są spoko okulary. Importer i... z Allegro sprzęcik. Pamiętacie pewnie okulary od odcinka z dronem. Mają trochę inne zastosowania akurat te. Są rowerowe. Raczej pamiętacie jak w nich wyglądałem. A teraz skupimy się na tych. Są z lekkiego aluminiowego materiału zrobione. To dosyć cienkie. Nie wiem jak z wydatnością tego akcesorium ubioru. Bo może być tak, że też będą nietrwałe pod względem wykonania. Ale wygląda w nich super. Są naprawdę wygodne, lekkie i pasują. I bardzo tanie. 11 zł. A druga paczka to oczywiście komiks z Egmontu. Akurat ja nie otwierałem tych wszystkich egmontowskich rzeczy. Zrobię o tym osobny materiał, jakoś w grudniu, żeby był ten klimat Gwiezdne Wojenne, jakoś może przed jeszcze premierą Star Wars, na Rise of Skywalker. Ale to jest komiks tutaj schowany, tak. Okej, okay, tak on wygląda. Księżniczka Leia walczy. I w całkiem dobrym stanie. No i Paragon. Kurde, ten komiks jest prawie że nowy. 2198. To tak, jesteśmy w klatce i jak widzimy latarka świeci i to nawet nie jakoś bardzo źle, bo
Jest dalekomierna dosyć. Ma świetny cały teren. Mała parę trybów. Może jest mała, ale raczej się spełnia. O, czy jest SOS? Jest zwykły tryb. No dobra, kolejna paczka, jaka do mnie przyszła, to jest zapalniczka plazmowa. Najwidoczniej zapakowana w podobny sposób jak ta dla Łukasza. Łukasz zabrał swoją. To jest mój cynk wideo. To jest srebrna, taka Dzieła. Sama. Witam, dobra. O, i dostałem lepsze od ciebie opakowanie, Stefan. Jakie ja dostałem? Ty zostałeś w futerałku, tylko ja dostałem pełnej kamery. Czy ja mam coś takiego? Futerałko to jest futerałko. I zapalniczka srebrna, taka sama, tylko że srebrna. Uuu. Ty, inna. No. Dostałem co innego, ale tu jest kabel USB. Typu C? Nie. Ale nie ma kropek naładowania. I jest trochę inna. Zapalniczka to... Szczerze? Daje smak. Nie wiem, no. Moja mama mi... O, tu jeszcze w tym był kabelek taki. Daje smak. Nieźle daje smak. Daje smak.